do Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Radomiu w składzie pani Renata Pasek, pani Jan Krakowia, pani Lidia Zarobny. Paragraf drugi. Zespół przedstawił Radzie Gminy i Miejscowo na sesji opinię o zgłoszonych kandydatach na rolników na kadencję 2016-2019, w szczególności w zakresie spełniania przepisów wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku w sprawie o ustroju sądów powszechnych. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Gminy i Miejscowo. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w odczytaniu? Głosujemy przy podniesieniu ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Gratuluję Państwu wyboru. Myślę, że zespół sprosta zadaniu. Punkt kolejny. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu standardu współpracy gminy Jedlisko z organizacjami pozarządowymi. Proszę o zabranie głosu wnioskodawcy. Szanowni Państwo, uchwała dotycząca standardu współpracy gminy Jedlisko z organizacjami pozarządowymi jest efekt unijnego projektu na sektor 1.cel, który właśnie dobiega końca. I powiem tak, ma bardzo charakter formalny, ponieważ jakby potwierdza te wszystkie zasady, które w tej chwili funkcjonują i standardy dotyczące zasad współpracy, form współpracy. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na jej ostatni element, a więc określenie zasad wyboru partnerów w przypadku projektów realizowanych właśnie w formie partnerstwa. Także tutaj istniała konieczność podjęcia tej uchwały po to, żeby w akcie właśnie rangi uchwały Rady Gminy była informacja dotycząca zasad wyboru partnera do projektu, które będzie gmina realizować wspólnie właśnie z podmiotami, którymi są stowarzyszenia lub fundacje. Także tyle, pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Czy nad projektem tej uchwały pracowały komisje? Proszę o zabranie głosu. Nad projektem uchwały pracowała komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Rekreacji. Zresztą jakby te zasady współpracy były omawiane znacznie wcześniej, jesteśmy zapoznani z nimi, wielokrotnie przewijały się przez różne spotkania. No i pozytywnie opiniujemy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 9, łamane przez 65/2015 Rady Gminy Jedlisko z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i trybu standardu współpracy Gminy Jedlisko z organizacjami pozarządowymi. Podstawa prawna. Rada Gminy Jedlisko uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się standardy współpracy gminy Jedlisko z organizacjami pozarządowymi, które określają zasady współpracy międzysektorowej na terenie gminy Jedlisko. Paragraf drugi. Standardy współpracy gminy Jedlisko z organizacjami pozarządowymi stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie niniejszej uchwały poddaje się budowie gminy Jedlisko. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w odczytanym brzmieniu? Głosujemy przez podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została podjęta. Punkt 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców. Udzielam głosu panu wójtowi. Pierwsze pytania zadane przez mieszkańca pana Macieja Tomczka. Ulica Kolejowa Oświetlenia plus Drzewa. Proszę Państwa, ja wystąpiłem do
PKP z prośbą o przekazanie wszystkich słupów stojących przy ulicy 1 Maja, także i kolejowej, na majątek gminy, dlatego że te, ja co prawda nie wiem dokąd na ulicy Kolejowej są miejsce oświetlenie kolejowe, a to w naszych. Działki przy tarczach. Nie, lampy przy tarczach. Tam są tarczach. Lampy to jest ulica Kolejowa. W każdym razie, no dobrze, to porządkujemy te sprawy, ale to też jest oświetlenie. Sprawdzimy. Natomiast te drzewa, one wymagają rzeczywiście przecięcia i tutaj nie tylko tam na Kolejowej, ale i na 1 Maja. Przy okazji chciałem powiedzieć, że wszystkie lampy na ulicy 1 Maja też prawdopodobnie kolej nam przekaże, wtedy uporządkujemy, bo tutaj też tego oświetlenia nie ma. Zalew do sezonu letniego. Powiem, przy tej jakości wody nawet nie próbujemy utworzyć kąpieliska. Proszę Państwa, do czasu oczyszczenia tego zbiornika nie da się utrzymać wody nadającej się do kąpieli, dlatego że jest przepływ tej wody, jaki jest zbyt mały. Natomiast dno tam tuż za gładką, a więc tam, gdzie woda wpływa, jest tak wysoko zamrożone, że przy wysokich temperaturach, które teraz nadchodzą, będziemy mieli po 28 do 32 stopni, to jest kwestia kilku dni, kiedy sanepid tak ten zbiornik zamknie, a więc chcemy urządzić plażę. Przekazaliśmy stowarzyszeniu IKAR budynek z placem podanym w Gostirze. To jest odpowiedź na kolejne Pana pytanie. Powiem, to stowarzyszenie, mimo że działa od kwietnia tego roku tam na tamtym terenie, to bardzo mocno uporządkowało ten teren, zarówno budynek, jak i wyremontowało jeden podest do molu, przy którym sumują żaglówki czy łodzie niewielkie, więc nareszcie to miejsce ma swojego gospodarza. Natomiast na jakich warunkach, trzeba by zajrzeć do umowy po prostu. Ja nie mam tutaj przed sobą teraz umowy, więc albo jeśli Pan sobie życzy, dostarczy Panu kopię umowy, albo Pan... Nie, tak tylko nic tutaj nie wiem. To... Bo pytanie, jeśli niektórzy chcieli wiedzieć. Nie, nie jest to... Standardowy Pan ja ją opiniowałam. Opiniowałam tę umowę, ja nie zawiera w sobie żadnych odmienności od zwykłej umowy na korzystanie z gruntu i z budynku. Są normalne zasady i dotyczące ponoszonych nakładów, które jeśli nie zostaną wyeksploatowane, to będą rozliczone. Myślę, że w drodze dostępu do informacji publicznej, jeśli ktoś sobie życzy, to urząd jest zresztą obowiązany dostępu, żadnej tajemnicy. Tak jak powiedziałem, Szanowni Państwo, dobrze, że to miejsce znalazło swojego gospodarza. Jest to stowarzyszenie, które, tak jak mówiłem, działa bardzo krótko, ale już zorganizowało wspaniałą imprezę. Pierwsze regaty żeglarskie, gdzie było 14 żaglówek, gdzie były wspaniałe nagrody, m.in. od pana kapitana Krzysztofa Baranowskiego. A więc stowarzyszenie działa bardzo prężnie i ma duże możliwości. I wiem, że chcę stworzyć tutaj taką szkółkę żeglarską dla dzieciaków, dla młodych ludzi. Fajnie, bo tam, zresztą to nie tylko ja pewnie zauważam takie zjawisko, że tam, gdzie nie ma gospodarza, to się zaraz tworzą jakieś grupy nieformalne i znajdują sobie takie miejsce spotkań wieczorowo-nocnych, niekoniecznie dobrze doświadczy o naszym terenie i też później są zanieczyszczenia, które sprawiają nam tylko problem takie postępowanie, więc dlatego to miejsce ma już swojego gospodarza.
budynek na ulicy Jasnej. Ja kiedyś Państwa informowałem, że chcielibyśmy zrobić tam dzień, takie miejsce dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. Niestety ciągle się przedłużają te procedury i te pieniądze, które mieliśmy otrzymać od wojewody. Ciągle tych środków jest mało, nie starcza na sprawy, żeby urządzić takie miejsce na ulicy Jasnej. Tak czy inaczej, Szanowni Państwo, zamierzam dokonać takiej ekspertyzy, bo nie wiem, ja będę miał ekspertyzę, bo będę chciał przedstawić Radzie Gminy do zaopiniowania, czy też do wypowiedzenia się, co dalej z tym budynkiem, bo jeżeli tych pieniędzy od Pana Wojewody rzeczywiście nie będzie na ten pomysł, o którym mówiłem, no to trzeba się zastanowić, co dalej z tym budynkiem robić. Czy realny jest jego remont, jeżeli tak, to jakie są koszty, no ale przede wszystkim trzeba określić jego przeznaczenie, bo remont czy modernizację dokonuje się pod konkretny cel, a więc trzeba przeznaczenie tego obiektu, a później dopiero podjąć decyzję w zakresie remontu czy rozbudowy tego budynku. Działka tam nie jest duża, budynek gabarytowo jest duży, ale znam ten budynek, ponieważ tam było przedszkole, tam chodziły moje dzieci do przedszkola, więc tam jest bardzo niska, zawilgocona piwnica. Nie wiem, no po prostu ekspert się będzie musiał wypowiedzieć, jeżeli remont, to w jakim zakresie. Wspólnie chyba musimy się zastanowić ewentualnie pod jaką działalność społeczną i problem tej Jasnej wreszcie rozwiązać. Będę chciał to zrobić w tym tygodniu, w tym roku. Chyba, że Pan ma Frączyk, ma jakiś pomysł, może jakąś propozycję. Droga z Aleksandrowa do Piotrowic, myślę, że chodzi o Równiarkę, tak? No tam są trzy miejsca, są tak głębokie, że lewo do samochodu że prawie się do niemożliwości. Dobrze, więc przyjrzymy tą drogę. Stara Radomska asfalt nie był planowany na ten rok. Asfalt nie był planowany na ten rok na ulicy Stara Radomskiej, dlatego że jeżeli mówimy o nawierzchni asfaltowej, obojętnie jakiej ulicy to dotyczy, to mówimy też o potrzebie wykonania dokumentacji technicznej. Podbudowa stłucznia czy utwardzenie drogi, wyrównanie tłuczniem odbywa się w ramach remontu, natomiast położenie asfaltu już nie. No i oczywiście mówimy o odcinku do ulicy maksymalnie Żwirowej, dlatego że dalej jest nieuregulowany stan prawny, to dosyć mocno i też zastanawiamy się, jak z tego wybrnąć, dlatego że zabudowa już jest taka, jaka jest, a więc mocno zbliżona do jezdni, natomiast stan prawny jest nieuregulowany. Ale jest w planie, ja będę chciał włożyć do budżetu przyszłorocznego na ulicę Staroradomską, mówię o wyasfaltowaniu drogi. Drzewa przy korcie, mówimy o korcie nad zalewem, no wszystkie drzewa nam się przycina późną jesienią, zimą, jeżeli jest ładna pogoda, albo wczesną wiosną, także musimy poczekać do tego okresu. Teraz drzew się po prostu nie przycina, szczególnie takich jak lipa, bo... Lampy plus rozbity klosz. Myślę, że Pan mówi o tym kloszu przy chatce, została lampa. On... Przy początku zaległy jest tam lampa rozbita. Trzecia czy czwarta od małego przejścia, o małym parku. Tego nie widziałem, natomiast my zgłaszamy ciągle te spalone żarówki. Rzeczywiście będę Pan musiał porozmawiać z wykonawcą. Cały czas w ramach gwarancji są wymieniane te żarówki. Natomiast no, one się niepokojąco często palą. Natomiast jeśli mówimy o kloszu, tamtej lampy nie widziałem, ale też jest jeszcze jedna lampa, która jest do wymiany cała ze względu na pożar różanej chatki.
lampa, która stała w sąsiedztwie tego obiektu. Aha, i jeszcze jedno pytanie było dotyczące domu starców na ulicy Niecałej. Proszę Państwa, no, ktoś tam ma jakieś plany. Jest taka przymiarka na dom spokojnej starości, dom starców, to tak brzmi. Dom spokojnej starości albo dom seniora. Rzeczywiście interesuje się tym pewna firma, ale proszę Państwa, no, to jest sprawa osoby, która się tym budynkiem interesuje, a właściciele mówię tu, czyli Wyższą Szkołą Ochrony Środowiska. Co tam będzie? Nie wiem. Jeżeli będzie cokolwiek w granicach prawa, to nie bardzo mamy wpływ na to. Gdyby nawet był dom spokojnej starości. Ja się tak z drugiej strony dziwię niektórym mieszkańcom, bo też miałem dwa takie głosy negatywne, jeśli chodzi o tego typu obiekt. Ale, proszę Państwa, jeżeli nie w takim miejscu starsi ludzie mają spędzać swój czas, no to gdzie? No to gdzie? Przecież starsi ludzie, no nie wiem, gdyby miał być ten dom spokojnej starości, tam, no to nie jest środowisko starszych ludzi, to nie jest środowisko takie, które zakłóca spokój czy życie mieszkańców okolicznych działek. A gdyby ktoś wpadł na pomysł i chciał na przykład zlokalizować tam uchodźców z Syrii, byłoby uważam dużo gorzej, prawda? A proszę Państwa, my mieliśmy tutaj studentów z chyba z Syrii na terenie gminy Jelnia-Letnisko, bardzo dużą grupę. I no niestety musimy się przyzwyczaić do tego, że pewne obiekty muszą być lokalizowane w odpowiednich miejscach. A u nas, tak powiem Państwu, z perspektywy dwóch lat Kurnika, no mieszkańcy nie chcą, mimo że on jest lokalizowany na wsi. Świniarni, no też nie chcą, mimo że też na wsi. No to gdzie jak nie na wsi, prawda? No, nasza gmina jest taką miejscowością, leży na takim terenie, gdzie te wsie się zlewają z działkami budownictwa jednorodzinnego, a więc z działkami osób, które pracują w mieście i nic nie mają wspólnego z wsią, a działki są położone de facto na wsi. Trzeba to jakoś w taki sposób połączyć. Także odpowiadając panu na pytanie, nie wiem. Jeszcze jedno pytanie. Kajaki czy będą? Proszę? Kajaki czy będą? Kajaki już są, ale to będzie obsługiwało stowarzyszenie. Stowarzyszenie, dlatego że stowarzyszenie wzięło obiekt i samym można powiedzieć nie lekarze, bo oni robią to fachowo, mają do tego odpowiednich ludzi, instruktorów i niech się tym zajmują. Pan Sołt jest z Kolonii Wzowic, droga z Funduszu Soleckiego. Wie Pani, nie wiem, to co powiedziałem, będziemy się starać, żeby w komisjach był przedstawiciel Rady Soleckiej, ale tak jak słuchałem Panią, że raz był uczeń taki, drugi raz był uczeń taki. Mają, no, żeby uczeń się zaklinował, to jest sprawa techniczna, to najpierw się przywozi grubszy uczeń, a później coraz drobniejszy, żeby po prostu stworzyć warstwę taką, żeby... Pierwszy samochód, co był w Panikuście, kto przyjechał, i drugi, to się ładnił, bo było więcej tej glinki, a później już mniej. No to trzeba będzie to ziarnić i żeby się... Albo zaklinować. Zaklinować drobniejszy, tak? Pytanie
pytanie pani Drust odnośnie tej dziury na ulicy Chopina, a teraz skończymy sesję. Ja powiem kierownikowi, który tutaj prowadzi roboty akurat przed urzędem, żeby to poprawili. Pan Michałowski, mieszkaniec naszej gminy, pan mówił o lampie i o kamerze, która panu nie nagrywa, bo nie ma tamtej lampy. Ja sądzę, że tam powierzchnia tej lampy jest zasadne, natomiast pan wie, że no nie może pan wyszać kamery, żeby nagrywać, jak się wydaje, mieszkańców, wobec tego, co się dzieje na drodze. Ale jeżeli będzie zasadne powieszenie lampy na tym miejscu, co pan wskazuje, mówiłem też o tym pani Sołtys, to tą lampę powiesimy. I ostatnie pytanie, pani Masek, tą sprawę prowadzi pan Mariusz Kuszkowski. Proszę bardzo. Rzeczywiście pani radna ma pani rację. Troszeczkę zmieniły się zasady w IDDiK. Myśmy jakiś czas temu wystawili remis z umową o kontynuacji przełożonych w 2053 projekcie w budowie. Ta umowa nam się teraz nie podobała, odezwaliśmy ją, żeby poprawić tą umowę, oni nam jej przysłali, ja naciskając, dlaczego nie. No to dostałem informację takie o to, że już sami będą budować te chodniki i że w planie budżetowym, no nie chcę powiedzieć, czy na przyszły rok, czy na następny rok, takie zadanie będzie wpisane. Czekam na potwierdzenie pisemne, informacje na gdzieś tam. Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi. Przechodzimy do punktu 11. Sprawy różne. Czy są jakieś kwestie, które państwo chcielibyście w tym punkcie podnieść? Pytam radny. Proszę bardzo, pani Michałowska. Panie Wojcie, osoba, która pan skierował oczywiście do mnie, w obecności Wysokiej Rady, chciałem panu powiedzieć, że gdyby pan miał takie okoliczności, że w wydatki, które się tam chciałbym, na pokazę naszła, udzielnych, panie Wojcie, ale na pewno bym panu rozproszenia nie dał, gdyby pan był pan tak przechodził. No pan powiedział, że tam powinien być oczywiście umieszczony znak zakres przekraczania prędkości, tego nie ma. Po wtórę funkcjonariusze oczywiście po prostu nie często dojeżdżają, bo oczywiście stanie zamiast inny. Chcę powiedzieć, ja też sam pod ministrem, pani Kopacz oczywiście wracam po tą poinformowanie policji, aby mogła policja po prostu sprawować swoją pracę. Tak jak oczywiście wymaga społeczeństwo publiczne, ja się wrócę do pani ministra, do pani premier, panie wójcie. Przed mikrofonem ciągle oczywiście były pokazywane świetne traktować stacje telewizyjne. Ja się nie wstydzę tak osobą, bo inaczej nie wstydzę. Ale widziałem pana telewizji. Dyżurów w okresie urlopowych radnych.
prawda? Organ nie ma urlopu, jako taki radni muszą być dostępni, a więc bardzo proszę o przekazanie tej informacji. No i oczywiście informacji, bo jest okres urlopowy i mamy prawo do wypoczynku, ponieważ może z tego, co dzisiaj usłyszeliśmy, może być taka sprawa, że będzie trzeba zwołać sesję, a więc będzie nam łatwiej tutaj organizacyjnie się po prostu zorganizować. Dlatego bardzo proszę panie Janie Krakowiak i pani Podsiadło o taką informację do biura rady. Dobrze? Jak najszybciej. Jeszcze jedna kwestia. Otrzymaliśmy tutaj takie zaproszenie kierowane na adres radnych gminy Jednia Letnisko. Zaproszenie dotyczy publicznej szkoły podstawowej imienia Jana Kochanowskiego w Wizowicach. Jest desygnowane przez wójta gminy Jednia Letnisko, Radę Sołecką, wsi Gzowice i Gzowice Folwark 5 lipca 2015 roku. O godzinie 13 w tej szkole będzie organizowany festyn rodzinny. Wnioskodawcy tutaj na zaproszeniu serdecznie wszystkich radnych na wzięcie udziału zapraszają. Jest to, zostawię to zaproszenie w biurze rady. Gdyby się radni chcieli zapoznać z programem, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Tym sposobem, proszę państwa, formalnie zakończyliśmy, wyczerpaliśmy porządek obrad, a więc zamykam 9. sesję Rady Gminy. Dziękuję wszystkim radnym i zebranym.